Sądeczanka, czyli droga ekspresowa z Brzeska do Nowego Sącza, powstanie, ale dopiero w 2045 roku. Taką informację podał jeden z tarnowskich tygodników. Jak czytamy w artykule, samorządowcy gmin, przez które ma przebiegać trasa, otrzymali pismo, z którego wynika, że inwestycja ma zostać zakończona właśnie wtedy. Nie wiem, skąd takie informacje, mówi poseł Arkadiusz Mularczyk, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Rozwiązań Komunikacyjnych w Małopolsce, choć przyznaje, że w przygotowaniach do budowy pojawiają się kolejne opóźnienia. Procedura związana z wyborem trzech wariantów, ona jest nadal procedowana w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i wiemy, że Wody Polskie złożyły zastrzeżenia do jednego z wariantów, który zakłada budowę tuneli, ponieważ budowa tuneli ma rzekomo odciąć jedną z gmin Iwkową od źródeł wody gruntowej. I to ma być powodem jakby dalszych pogłębionych badań. Wiemy, że są trzy warianty sądeczanki. One mają być podzielone na trzy etapy. Ma to polegać mianowicie na tym, że dokumentacja będzie przygotowana osobno dla każdego z etapów, tak aby potencjalne jakieś protesty czy utrudnienia w realizacji jednego etapu nie hamowały całej inwestycji, ale żeby ta inwestycja mogła być realizowana po prostu etapowo. Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przygotowała rekomendacje trzech wariantów przebiegu drogi: A preferowany przez gminy, F najkorzystniejszy środowiskowo i C rekomendowany przez projektanta. Jednocześnie KOPiS, uwagi na ryzyko oddziaływania proponowanych wariantów na obszary zalewowe oraz znaczące koszty realizacji, zleciła kolejne ekspertyzy, co odwlecze moment uzyskania decyzji środowiskowej. Jak wiemy, tutaj samorządy preferują wariant z kilkoma, ja już nie pamiętam dokładnie, ale chyba z pięcioma czy ze sześcioma tunelami, co w sposób drastyczny podroża tą inwestycję. I tutaj te 5 miliardów na pewno nie starczyłoby na zrealizowanie tej inwestycji z kilkoma tunelami. Generalna dyrekcja preferuje ten wariant, powiedziałbym, najtańszy, który nie wiąże się z koniecznością budowy tylu tuneli w trasie. Więc trzeba podkreślić, że to jest bardzo duża inwestycja. Podkreślano, że ona jest trudniejsza nawet niż budowa Zakopianki z uwagi właśnie na ukształtowanie terenu, zaludnienie terenu, konieczność wysiedlania wielu domostw. Po proteście Czchowa przeciw rekomendowanemu wariantowi protestują władze gminy Gnojnik, bo wariant C zakłada budowę sądeczanki przez sam środek gminy. Opóźnienie w realizacji sądeczanki ma być przedmiotem posiedzenia Parlamentarnego Zespołu do Spraw Rozwiązań Komunikacyjnych. Według informacji przedstawionej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, inwestycja ma zostać ukończona w 2026 roku.